Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Widzimy się po pierwszym niedzielnym meczu 33. kolejki PKBP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4-2. Zanim krótko o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o lajku w górze pod filmem. Także wszystkie kciuki mile widziane. No cóż, jesteśmy po spotkaniu. No, nie zaskoczę Was, jeśli powiem, że nie jestem pod Wrocławiem, tylko wyjechałem tutaj pod Kraków, bo tak ładna pogoda, że grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Natomiast mówimy tutaj o meczu Śląska z Miedzią jako naprawdę bardzo otwartym spotkaniu. No wiadomo, o co gra Śląsk. Jest to cały czas ta walka o przetrwanie w Ekstraklasie. No i trzeba powiedzieć, że to zwycięstwo niesamowicie przybliżyło do tego celu podopiecznych Jacka Magierę. Przed swoim meczem jeszcze Wisła Płock, która na ten moment w tej takiej wirtualnej tabeli znajduje się w strefie spadkowej. Przed nafciarzami mecz arcytrudny z Rakowem Częstochowa. Także jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dzisiaj wieczorem. Jakie nastroje będą przede wszystkim w Płocku, ale także i we Wrocławiu. Natomiast przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że ten scenariusz jest na pewno taki dobry dla kibiców Ekstraklasy, którzy śledzą nasze rozgrywki, którzy gdzieś tam emocjonować się będą, mam nadzieję, przy tej ostatniej kolejce podczas Multiligi, no bo takie emocje są zapowiadane, że walka będzie do ostatniej, mam nadzieję, minuty ostatniej kolejki. Natomiast tak, mecz we Wrocławiu na pewno dobre spotkanie w wykonaniu Śląska. Przede wszystkim lepiej wyglądali podopieczni Jacka Magiery z przodu niż z tyłu, ale podobało mi się rozegranie Śląska, taka powiedziałbym gra bezkompromisowa do przodu, przede wszystkim dobre akcenty Johna Jebołacha, dwie bramki tego piłkarza, ten pierwszy gol od razu mi się przypomniał, a ta bramka Jawa Jebołacha, jeszcze piłkarza, jeżeli pamiętacie, byłego piłkarza Wisły Kraków, który zabawił się w podobny sposób z defensorami Górnika Łęczna, to jeszcze było w tamtym sezonie. Natomiast trzeba też pochwalić Śląska za takie pójście w ogień, powiedziałbym pójście do końca, cały czas walkę i taką nieustępliwość, bo właśnie to chciałem zobaczyć w dzisiejszych gospodarzach, żeby udowodnili i sobie i tym licznie zgromadzonym kibicom na Tarczyńskiej Arenie, że chcą walczyć o Ekstraklasę, że będą się bili, bowiem przed nimi jeszcze jedno spotkanie. Natomiast dzisiaj udowodnili absolutnie, no, że chcą po prostu w Ekstraklasie zostać. Po stronie Miedzi też widziałem taki kawałek ciekawej piłki, bowiem oczywiście od kilku tygodni Legniczanie są pewni, że za rok będą grać w Fortuna pierwszej lidze. Też kilka rozszat w tej drużynie. Przede wszystkim Masuras odszedł już, rozwiązanie kontraktu. Tak samo Capino, czyli bramkarz rezerwowy. Natomiast Grzegorz Mokry też no, pewnie będzie starał się już budować zespół pod kątem oczywiście kolejnego sezonu na zapleczu. Ale dzisiaj naprawdę kilka niezłych ofensywnych akcji. Przede wszystkim ta bramka strzelona przez Andrzeja Niewulisa. Miałem takie wrażenie, że początek drugiej połowy właśnie będzie na korzyść gości, że pójdą tutaj za ciosem, że zaatakują, bo naprawdę nieźle to zaczęło wyglądać. Natomiast ten stracony gol na 3-1, no to jest po prostu jakiś koszmar. W ogóle nie wiem, jak do tego doszło, jak tej słynnej piosence. Natomiast generalnie takich rzeczy nie można popełniać. No, nie chcę powiedzieć, że miejsc spada gdzieś tam z uwagi na takie sytuacje, bo dużo było na przestrzeni tego sezonu takich momentów, w których po prostu Beniaminek wyglądał kiepsko. Natomiast no, taka sytuacja, kiedy podarujesz właściwie bramkę swojemu rywalowi, no to po prostu zakrawa na skandal. Ostatecznie 4-2, jeszcze kilka bramek padło w końcówce, mianowicie gole strzelane przez Jebłacha, a później jeszcze kol do Obieta. Też tam duży błąd Sromnika, takie mam wrażenie. Od razu mi się przypomniała ta sytuacja w meczu Śląsk-Warta, kiedy również no, nie popisał się golkiper wrocławian. Ostatecznie 3 punkty zostają, chociaż no, pewnie też nastroje mogłyby być lepsze, gdyby nie te stracone bramki. Ale ostatecznie najważniejsze jest to, że były 4 gole strzelone, są 3 punkty zdobyte i cały czas ta walka jest. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej. Jestem też ciekaw Waszych opinii. Kto spadnie? No bo znamy już dwa zespoły, które pożegnają się z Ekstraklasą. Zostało jeszcze tylko to jedno niechlubne miejsce, a więc Śląsk, Wrocław, Wisła, Płock. No jeszcze minimalne szanse ma Korona Kielce. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo za ten mecz. Do zobaczenia i pozdrawiam.